Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Alex 2. Moi drodzy, wracamy już z Alexem teraz jako pełnoprawną serią. No, wcześniej miejsce Alexa troszeczkę bardzo zajęły kroniki Mertany. Chciałam jak najszybciej je skończyć, bo byśmy je ciągnęli nie wiadomo ile. Tak naprawdę to ja sama w sobie kroniki skończyłam w kwietniu. A no, ostatni odcinek się pojawił 2 miesiące później. Intrygujące. O kurde. Nie chciałam tego. O matko. Oczywiście uczę się na nowo sterowania, także musicie mi to wybaczyć. O Jezus. Tak czy inaczej, to o co chodzi? Dzisiaj na pewno chciałabym się zająć zadaniem niepożądany Morkon, ponieważ no już zalega nam ono od dłuższego czasu. Tylko, że ja zapomniałam jak się używa jetpacka. No już pamiętam jak się... O kurde. To się wpiepsiłam tu. Chyba mi troszeczkę o to jednak nie chodziło. Zapomniałam chyba, że tutaj latanie to nie jest moja silna... Tam jest most, nie? No ale po co? Tam byśmy mogli... Może dolecę? Super. Udało mi się. Nawet się nie zabiłam. Super. Dobra, jesteśmy przy bramie. Nie wiem, do kogo najpierw biegniemy. Chyba do Chloe. W sumie no to z nią mieliśmy najpierw porozmawiać. Po całej tej sprawie. Jak tylko uda nam się dostać do szczura. Więc spróbujmy z nią porozmawiać. Nie wierzę. Co do zapasów dla Iwana? Otworzyli już górną dzielnicę? Cywile, którzy mają poręczyciela, mogą wrócić. Co? Od kiedy? Odkąd o to zadbałem. Najwyższy czas. Dobra, załatwię to od ręki. Chcesz pójść ze mną? Od razu zabierzesz towar dla Iwana. Przewidziałam kilka kryształków dla tragarza. No dobrze. W porządku. Udam się tam z tobą. No to w drogę. Dobrze się czasem przewietrzyć. Mam dość zapachu tego miejsca. Ciesz się, że nie prowadzisz interesu. Dzień za dniem wdychać to samo powietrze, co ci idioci. Każdemu by to zbrzydło. Możemy się pośpieszyć? Wyluzuj. Daj nogom odpocząć. Kiedyś to była najbardziej rozrywkowa dzielnica. Właśnie tak stary książę dbał o spokój. Jak to? To proste. Zakapior, który imprezował do bladego świtu, nie zwlecze się z wyra przed południem. Dzięki temu panował porządek. Chcę ci jeszcze coś pokazać. Tędy. Czy ty i Kaja rzeczywiście... No wiesz... To nie twoja sprawa. Poruszyłam drażliwy temat. Dobra. Nie naciskam. Zamierzałaś mnie gdzieś zaprowadzić, prawda? Jesteśmy na miejscu. Tylko tutaj w całym obozie zdołasz się naprawdę zrelaksować. Czujesz to świeże powietrze? Żadnych pijaków? Ani frajerów rzucających durnymi, tanimi tekstami. Hej, złotko! Poczekaj chwilę. Muszę się czymś zająć. Jakiś problem? Nie ma tu czego oglądać. O, chciałem tylko... Co? Zarobić kopniaka w potylicę? Dobra, już idę. No, tak lepiej. Dobra, chodźmy. Naprawdę nie chcę gadać z tymi łachmytami. Odkąd fort przejęli berserkowie, kręci się ich znacznie mniej. Ale i tak wciąż za dużo. No dobrze. A tam mieszka mój dobry przyjaciel. Cześć, Tylas! Tutasiu jeden. Dobrze się dogadujecie. Staruch sprzedaje mi gorzałkę po mocno zawyżonych cenach. Jeśli spróbuję mu za to nawtykać, tylko je podniesie. Tak więc...
Więc się uśmiecham i w duchu życzę mu śmierci. O kurczę. Lepiej otrzeb buty. Chcemy zrobić dobre wrażenie, nie? Nie są znowu takie brudne. Żartowałam. Buty należy czyścić tylko w jednym przypadku. Kiedy skopiesz nimi za dużo cudzych dób. To chyba twoja specjalność, co? Nie ma lepszego sposobu, by zdyscyplinować nieposłuszny personel. Ale wystarczy o tym. Jesteśmy blisko. To nie było wszystko. Okej, nie wiem, co Jax miał na myśli. To tutaj. Gadanie zostaw mnie. Halvar to straszna zrzęda, ale wiem, jak się z nim obchodzić. W porządku. Co mam robić? Zamknąć się i słuchać. Ale my się znamy, Chloe. To znowu ty? Nawet miesiąc nie minął. Sprzedałeś mi ostatnio żarcie w puszkach i przyprawy. To było jakieś, pomyślmy, 35 puszek i... Świetnie, pamiętasz. Muszę dostać jeszcze raz to samo. To wykluczone. Akurat przeprowadzam inwentaryzację. Nie pieprz głupot i dawaj towar. Mój magazyn funkcjonuje ściśle według procedur. Nie mogę sobie... Weź się, kurwa, ogarnij. Albo sam dostarczysz swój szajs do dzielnicy handlarzy. Chcesz, bym spoufalał się z prostymi ludźmi? Nie wiem. A chcę? Co? O, tak, w porządku. Spróbuję to załatwić. Okej. Nie musisz niczego targać. Twoje szczęście. Możesz powiedzieć swojemu Morkonowi, że dostanie towar. Znając Halvara... Raz, dwa zorganizuję, co trzeba. A moje kryształki? Za co? Nic nie niesiesz. Poszedłem z tobą. To nic nie znaczy? To był miły spacer. Ale nie aż tak, by za niego zapłacić. Dobra. Powinnam wracać, zanim ci idioci puszczą moją knajpę z dymem. Trzymaj się! Odprowadź Chloe do górnej dzielnicy. No dobrze, znaczy wiecie, mi nie zależało jakoś bardzo na tych kryształkach. Fajnie było sobie iść z nią na spacerek i te sprawy. W sumie na górnej dzielnicy mamy parę osób jeszcze do pogadania i parę miejsc do zobaczenia, do zwiedzenia. Ale to może później. Aktualnie załatwmy to zadanie, bo tak jak mówię, wisi tak naprawdę od początku gry nad nami. To troszeczkę takie, wiecie, nie za dobre. Mamy też to zadanie związane z uczniem Tylasa, ale kurczę, ja dobrze wiem, jaka jest okolica tam w okolicy tego... Okolica w okolicy? No dobra. No po prostu tam nie jest zbyt bezpiecznie. Także fajnie, tam są też okulary, które by nam pokazywały przedmioty, ale musimy z tym trochę poczekać jednak. Iwan. Prowiant od Chloe jest już w drodze. Poważnie? Nie, to świetnie. Nie zamierzam pytać, jak to zrobiłeś. Dzięki. Wiesz, co to znaczy? Mogę zwinąć dobytek i wreszcie wyruszyć do Karakis. Będę się streszał. Zaczekaj na mnie. Dobra, skończyłem. Pójdziesz ze mną, tak? O kurczę. No dobra. Jasne. Świetnie. Jeżeli masz coś jeszcze do załatwienia, zajmij się tym teraz. Daj mi znać, kiedy zechcesz się zbierać. Super. Nie sądziłam, że gościu mnie zaprowadzi do Karakis. Podoba mi się to, bo nie wiem, czy już wspominałam. Raczej tak. Ja chciałabym właśnie zagrać Morkonem, bo jest to nowa frakcja i fajnie by było zobaczyć, jak ona funkcjonuje. Kryjówka księcia. No, księcia to już tam za bardzo nie ma. Dobra. Myśmy tutaj sprawdzali okolice mniej więcej, więc musimy zejść na dół i oznaczylibyśmy sobie zadanie. Dziennik. Zadanie paranoja szczura. Ponieważ tym no przydałoby się zająć i tutaj moglibyśmy przy okazji przejść się po tej dzielnicy, porozmawiać z ludźmi,
takie sprawy. Tutaj bodajże byłam, ale tutaj możemy się jeszcze chyba przejść. I tutaj nawet ktoś chyba stał, z kim można było porozmawiać, albo mi się tylko wydawało. Jest pani Berserk. No nic mi to za wiele nie daje. O, tu są pieniądze. Czy ja mogę je sobie zabrać? Mogę. To jest chyba plik pieniędzy po prostu ze Starego Świata. Kolejny Berserk. No z nimi raczej nie będziemy mieli nic do pogadania. Nie mają żadnych imion, także no bywa. Ale wiecie, fajnie tutaj było zajrzeć i sprawdzić, że na pewno nie mamy nikogo. Najważniejsze osoby mamy oczywiście zaznaczone na mapie, ale fajnie by było pogadać ze wszystkimi. Także na spokojnie. Tutaj jest pan płatnerz. Witam w moim sklepie. Chwileczkę. Nie jesteś berserkiem. Co cię tu konkretnie sprowadza? Co to za sklep? Taki prowadzony przez uczciwego człowieka interesu, zaopatrującego naszego naczelnika szczura i jego ludzi. Taki, w którym szkodniki twojego pokroju nie mają czego szukać. Chcę coś kupić. Nie wątpię, ale na nic nie będzie cię stać. Zresztą i tak bym ci niczego nie sprzedał. Handluję tylko ze szczurem. Mój towar jest wyłącznie dla berserków, a ty do nich nie należysz. No to wal się na dziób. Tam jest coś, nie wiadomo co, nieważne. Tutaj mamy ludzi, z którymi trzeba będzie pogadać, ale możemy się jeszcze przejść tutaj. Czy tutaj coś jest w ogóle? Powinnam trochę szybciej się może poruszać. Nie ma tutaj kompletnie niczego. Czyli co, dwie osoby nam zostały w górnej dzielnicy? Na to wygląda. Jesteś tym nowym rekrutem ze Straży Miejskiej? Dlaczego tak sądzisz? Aha, no to chyba nie bardzo. Jeśli chcesz poznać tajniki walki, to ja ci w tym nie pomogę. Szkole tylko strażników albo ludzi, którzy mają zezwolenie od Fenrisa. Żegnam. Ale gościu... Mam do ciebie kilka pytań. Jeśli zamierzasz poprosić o darmową lekcję, to zapomnij. Sprawdzam tylko jak leci... No dobra, zagadajmy może w ten sposób. Sprawdzam tylko jak leci. My... No... U nas wszystko gra. Znaczy, no... Powoli do przodu. Co nie? O co ci właściwie chodzi? Szukasz jakichś informacji? Zastanawiałem się, czy dobrze ci się żyje z berserkami. Czy ja co? Co się tu dzieje? Co naraz? U diabła? Czego do cholery chcesz? Nie odpowiadasz na moje pytanie. Bo... cóż... Lothar! Trzymaj go! What the hell? Ty! Stój! Nie ruszaj się! Wyjaśnij, czemu Einar przed tobą ucieka. Co mu zrobiłeś? Nie popełniłem żadnego przestępstwa. Czyżby? To dlaczego nasz instruktor przed tobą uciekł, wołając o pomoc? Pracuję dla szczura. Przesłuchiwałem Einara, ale nagle wziął nogi za pas. Jasne? Nie. Też mi wymówka. Ledwo cię znam. Chcesz, żebym przekazał szczurowi, że jesteś wspólnikiem Einara? Co? Nie. A, no dobrze. Tylko żebym tego nie żałował. Co wiesz o Einarze? Niewiele. Szkoli strażników miejskich. Co tu się dzieje? Szczur podejrzewa Einara o szpiegostwo. I chyba się nie myli. A ja pomogłem mu dać nogę. Cholera, co za bajzel! Jakiś pomysł, dokąd mógł się skierować? Ani jednego. Żyję tu od lat, ale o ile dobrze się orientuję, z nikim się nie zaprzyjaźnił. Spróbuj przeszukać jego rzeczy. Mieszka tuż za rogiem. Poza tym, przepraszam. Potraktowałem cię jak podejrzanego. Okej, dzięki Lothar za wyrozumiałość. Możemy się zapisać... O matko. Zapisać się chcę. No dobrze, jego rzeczy, tak? No to tutaj może coś być. Na górze? A weźmy sobie, spróbujmy wejść. Tutaj raczej nie znajdę nic z jego rzeczy, bo...
jakby znacznik jest, się skradasz? Bo przez przypadek. Zróbmy zapis, zanim sobie to zabiorę. Chociaż nie jest to na taki kolor, jakby to miała być kradzież, także... No nie wiem, ja sobie tutaj skorzystam i teraz zejdę. I sobie niżej zejdę. Świetnie. Dobra, tutaj jest jeszcze ta babeczka, z którą możemy porozmawiać. Ja sobie to zabiorę, wszystko fajnie, pięknie będzie. Masz dużo pucharek, pucharów, kaset. Eliksir uzdrawiający. Dziennik oprawiony w ludzką skórę, że co? Oszaleję tu, muszę spisać swoje myśli, inaczej nie wytrzymam w tym miejscu ani chwili dłużej. Nie mam do kogo gęby otworzyć. Nawet jeżeli są tu inni morkoni, odnoszę wrażenie, że wolą się ze mną nie zadawać. Sądzę, że ostatnimi czasy dość dobrze wtapiam się w społeczność berserków, jednak nie do końca mi ona odpowiada. Od przeszło miesiąca nie miałem żadnych wieści z groty. Czyżby o mnie zapomnieli? To już drugi miesiąc bez żadnego kontaktu. Dlaczego nikt się do mnie nie odezwał? Zaczynam mieć złe przeczucie. Czuję się zagubiony. Nie pasuję tutaj. Nie mogę nawet praktykować swoich rytuałów. Od razu by mnie to zdradziło. Trzeci miesiąc bez kontaktu. A może to już czwarty? Udaję berserka już niemal rok. Nawet zdołałem zamieszkać w górnej dzielnicy. Jestem dobrym wojownikiem. Rawak nie bez powodu wybrał mnie do tej misji. Udało mi się przekonać berserków, by uczynili mnie swoim instruktorem. W ten właśnie sposób zdobyłem ich zaufanie. Ale bez kontraktu z moimi morkońskimi braćmi, bez rytuałów krwi i bez rawaka życie stanowi dla mnie udrękę. Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymam, oddaję swą krew rawakowi. Oddaję swój ból rawakowi, oddaję swoje ciało rawakowi, oddaję swój honor rawakowi, w imię rawaka. Nie poddam się. Dobrze schowam tę książkę, by nigdy jej nie odnalazł. Właściwie to dobrze by było, gdybym sam zapomniał o jej istnieniu. Nie chciałbym, by ktokolwiek się na nią natknął i nabrał podejrzeń. Odnalazłem tę książkę po wielu latach. Odczytanie zapisanych niegdyś przeze mnie słów rozdrapało stare rany. Zdążyłem już niemal zapomnieć, że kiedyś byłem Morkonem. Jestem także pewien, że Morkoni zapomnieli o mnie. Może powinienem spalić tę książkę? Zadać ostateczny cios Morkonowi, który jeszcze gdzieś się we mnie tli. Rawak może pocałować mnie w dupę. Wygląda ciekawie. No, Jax, może pomijając fakt, że jest oprawiony w ludzką skórę. No dobrze, czyli mamy pierwszy dowód dla szczura. Jeszcze ta pani jest do przegadania tutaj. Stanowisko do ulepszania broni, woda. Wodę to sobie wezmę. Może się przydać w przyszłości. I ten eliksir jest niepilnowany przez nikogo. Trochę to dziwne. Pozabieram sobie te rzeczy. Tu możemy wejść na górę. Tutaj chyba nic nie ma. O matko, nie będę tam biegła na sam koniec. No dobrze. No tego się nie spodziewałam. Ale wiecie, mamy już taki troszeczkę zarys tego, jak będzie nasze życie jako Morkon wyglądać. Tutaj jest sklep pani Berit, która wydaje się, że ma minę, jakby chciała mnie udusić. Czy u ciebie cokolwiek w ogóle leży na półkach? No wygląda na to, że nie. Nawet nie da się ciebie okraść. Czego tu chcesz? Jak ci się żyje wśród berserków? Na brodę pielgrzyma. Szczur cię przysłał, he? Jaki znowu szczur? Daruj sobie. Mnie nie oszukasz. Nie ty pierwszy przypadkowo mnie zagadujesz. Za kogo wy mnie uważacie? Wiesz w ogóle, co mu we mnie przeszkadza? Nie? Tak myślałam. Źle mnie zrozumiałaś. Nie przysłał mnie szczur. Jeśli tak chcesz się bawić, to zaczep kogoś innego. Skoro nie mogę ci ufać, to szkoda na ciebie czasu. Kup coś, albo spadaj. W sumie nie musi... Dobra, Kaja, już nie marudź. Wczytamy się, tylko żebym głupstwa nie popełniła. Dobra, inaczej. Zapiszemy się na głównym slocie. I wczytamy się na szybkim. I sprawdzimy. Okej, zapisałam się przed wejściem do niej do sklepu. Czego tu chcę? Także będziemy... Zróbmy tak, że najpierw skłamiemy, a teraz... Mam rozkazy cię przesłuchać.
nie wyrzucić. Zgrywasz idiotę? Jak sądzisz, po co szczurowi informacje na mój temat? Jestem wysłanniczką z Goliet. Ragnar polecił mi uzbroić strażników. W związku z tym nie muszę płacić szczurowi podatku. Łajza nie potrafi tego znieść. Próbuje znaleźć na mnie haka, dzięki któremu wyrzucą mnie z Goliet. Gówno znajdzie, tchórzliwy dupek. Idź i powiedz temu łachudrze, że nigdzie się nie wybieram. Pieprzony szkodnik. Jakie imię taki człowiek? Okej, okay, a co ty sprzedajesz? O kurde, topór kapitana. Ale zajebista broń. Żelazna tarcza. Dwuręczna. Walka dystansowa. Okej, okay, miło. W ogóle jak my stoimy z punktem... O kurde. Ja mam tyle punktów? A ja nic z tym nie robię? No dobra, będziemy to rozdysponowywać, jak będziemy stąd wychodzić. Chwilowo jakoś sobie radzimy. A takie pytanie. Fałszywy berserk, co mi pokazuje? No nie mówcie, że on tam zwiał i ja mam tam iść. Może chodźmy do szczura. O Jezus, pewnie będę musiała go zabić, albo powiedzieć szczurowi, że go zabiłam. Alvar ma rację. Złodzieje przedostali się do górnej dzielnicy. Okradli nawet strażników. Zauważam tu wyraźny brak więźniów. Ja, znaczy... Póki co nie byliśmy w stanie aresztować żadnego złodzieja. Jestem zawiedziony. Co teraz? Jakie są rozkazy? Czy nie na tym polega wasza praca? Do roboty! Nie pokazuj się, póki czegoś nie osiągniesz. Tak jest. Ci dwoje, Berit i Einar... Rozmawiałem z handlarką Berit. A, i co powiedziała? Podobno wcześniej już przysłałaś do niej kogoś na przeszpiegi. Czyli nas rozgryzła, co? Strzelam, że niczego przydatnego z niej nie wyciągnąłeś. Bez wyników nie ma kasy, sam rozumiesz. Einar uciekł, kiedy chciałem go przepytać. Bądźmy szczerzy. Nikt, kto nie czuje się gotów odpowiedzieć na kilka zwykłych pytań, nie ma prawa tu przebywać. Musisz dopilnować, by nigdy nie wrócił. Przenigdy. Jakieś pomysły, gdzie go szukać? Znalazłem u niego jakąś księgę. Przyda się podczas poszukiwań? Oprawiono ją w ludzką skórę. Ech, morkoński śmieć. Aż mną telepie. Słuchaj, obiecaliśmy ochronę takiemu jednemu handlarzowi. Nazywa się Iwan. I tak się składa, że jest Morkonem. Z jakiegoś powodu nie chce odejść. Może dzięki niemu odnajdziesz tego przeklętego szkoleniowca. Jeśli pomożesz Iwanowi, a nóż zaprowadzi cię do Morkonów i przy odrobinie szczęścia samego Einara. Okradli mnie, ale twoich strażników także. Sądzisz, że to dobry powód, bym odsyłał ludzi pod twoje drzwi? Magazyn wymaga ochrony. Przecież sam w nim przebywasz. Zgadza się. W takim razie odpowiedzialność spada na ciebie. Zapłacisz za każdą rzecz, która zniknie. Jeśli odmówisz, zajmie się tym ktoś inny. Tak nie wolno! Wniosę skargę do Goliet. Goliet? Jak zamierzasz ominąć te fioletowe stworzenia? Poza tym, z tego co wiem, znikające przedmioty to twoja sprawka. Moja? W życiu bym nie... Jakoś ci nie wierzę. Nie! Zapłacę! Zrobię wszystko, czego chcesz! Dobrze. A teraz spływaj. Okej, okay, no nie wyszło to chyba zbyt dobrze, a szczur jest naprawdę dobrze poinformowany i no wow. Ma mózg. To jest Ulf jeszcze.
Uważaj, gdzie stawiasz te swoje wielkie kulasy. Jesteś naczelnikiem? Owszem, naczelnikiem Ulfem. Zapamiętaj to sobie, młodzieniaszku. Jeśli choć pomyślisz o tym, by sprawiać tu kłopoty, spodziewaj się ciepłego powitania ze strony mojej Dania. Dania? Kto to taki? Twoja przyjaciółka? Chyba broń. Dania, dokładnie. To moja broń, ty głupcze. Jeżeli więc nie chcesz poznać jej bliżej, nie zachodź mi za skórę. Słyszysz? Zapamiętam. Byłem tam, gdy kładliśmy podwaliny pod Goliet. Lepiej więc... Dobra, no ty mi raczej nic nowego nie powiesz. Tu jest szczur. No muszę iść za tym śmieciem, no. Dobra, no to zróbmy tak. Przede wszystkim przyjrzyjmy jeszcze raz sobie dziennik. Fałszywy berserk. Uczeń Taylasa, wyeliminuj trolla. Zapiski są nam teraz niepotrzebne, możemy to schować. Ukończone misje też nie. Towarzysze nam są niepotrzebne. Tutaj główne misje też na razie nie robimy. Uczeń Taylasa. No właśnie, to jest tutaj. I w sumie... Wiecie co? Możemy spróbować tam iść, tylko będę musiała na pewno sobie rozdysponować jakoś punkty nauki. I to jest chyba moment, żebyśmy zdecydowali, w co ja tak naprawdę chcę do cholery jasnej iść. Walka dystansowa, łuk. Raczej w broń będziemy chcieli iść, tylko tak, jednoręczna czy dwuręczna. To chyba na razie nie ma znaczenia. Ale mamy tak, mamy bronię pod siłę i pod zręczność. Oraz mamy bronię pod siłę i pod budowę i siłę, tak. I teraz tak, nosimy to. Ten ubijak wydaje się być fajny, więc przydałoby się dobić budowy i siły. Także spróbujmy. Siły 43 bym chciała. No ale kurde, nie dobijemy, tak. I budowy mam 19, czyli tak mi brakuje. Wprowadzić zmiany? Nie wprowadzamy zmian na razie. Jeszcze raz. O matko, schowaj to. Jax? Schowaj. Okej, jeszcze raz sprawdźmy ekwipunek. 43 i 22. No, jak ja mam sobie to? Kolejny poziom jeszcze nam brakuje. A co z umiejętnościami? Siła i zręczność mi jest potrzebna. To mamy. Tutaj mistrz prochu. Przydałoby się coś dawać w pancerz na przykład, więc zdanie w budowę 10 byłoby dobrym pomysłem. Zastosujemy sobie budowę. O matko kochana. Więc to się pójdziemy nauczyć, tylko muszę znaleźć nauczyciela ochrony. Efektami statusu. A tutaj? Dodatkowe punkty wytrzymałości, regeneracja zdrowia. Rzemiosło, otwieranie zamków. Zręczność będziemy cisnąć. Tylko, że przy 30 jest chyba próg. Nie. To zręczność damy sobie do 30. Okej, od 32 jest próg. Od 31 nawet. Zdajmy sobie... Dobra, tego nie zatwierdzamy. Jeszcze raz. Jax, schowaj mi tą broń. Ach, nauka sterowania jest trudna, nie? Dziennik, ekwipunek, siły potrzebuje, a tutaj potrzebuje zręczności. Dobra, dajemy w zręczność resztę punktów. Tą siłę podbudujemy sobie później. No tu już nie wsadzę sobie nic, w spryt możemy dać. Dobra, i teraz tak, jakiś nauczyciel obrony.
jak to tutaj działa. Socjalizacja. Halvar. Atrybuty. To niekoniecznie mnie interesuje. Kto mnie uczy obrony? Górnictwo, nauczyciel. Rusznikarstwo. Broń ciężka. Ja nie mam nikogo do obrony. Sobie żartujecie ze mnie teraz? Socjalizacja. Wejdźmy do Halvara, podejdźmy. Bo ja muszę jeszcze raz sobie sprawdzić, czego oni uczą. Cześć, Halvar. Czego ty uczysz? Okej, ty faktycznie uczysz atrybutów, czyli to samo co Chloe. No to mnie to raczej nie rajcuje, że tak powiem. Dobra, oznaczymy sobie to. No i tutaj jest Chloe, ona też mi nie pomoże za bardzo. Za dużo nauczycieli to my nie mamy. Może weźmy się do Bastionu i do Tialga pójdziemy. Chciałabym sprawdzić, co on jest jeszcze w stanie mnie nauczyć. No i przydałoby się znaleźć jakiegoś nauczyciela. Tylko gdzie? Takiego jakiegoś, wiecie, złodziejaszka, zręczniowca. Może rusznikarz będzie umiał. Ty uczysz czego? Tego się nie nauczę. Cios w plecy? No niekoniecznie. Masz z przetrwania. Ale nie to. To mnie... Punkty wytrzymałości to tak niezbyt. Witalność, nie? Regeneracja. Kto uczy pełnej ochrony i pancerza? Pancerz by się przydał. Tylko skąd ja mam sobie to wziąć? A odnośnie tego naszego rusznikarza, który jest tutaj, to jak to wygląda u niego? Z tą nauką. Kaja to w ogóle biegnie za mną? Biegnie. No denerwuje mnie to trochę, nie powiem, że nie. Czemu tutaj są przeciwni... O kurde. Gdzie? Dzień dobry. Witam serdecznie. O kurde. Coś czuję, że tego pożałuję. Chyba, że Kaja go podpali. Dobra, unik by się jakiś przydał. Regenerujemy sobie wytrzymałość. Gdzie jesteś? Gdzie? Czy on wjechał na górę do obozu? Czy go wbiłam w ścianę? Kaja? Możesz? No gdzie to paskudztwo znowu jest? Nie, teraz. Przepraszam, czy ten szakal ma jakiś problem ze sobą? Nie trafiłam, poważnie. Pięknie! No i to była dobra walka całkiem. Ja się nie spodziewałam, że mój nauczyciel wylądował tam... Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. Jax, dobrze o tym wiemy. Kto to jest? Smith, witam. Czego ty uczysz? Uczysz otwierania zamków, a ja nie mam zręczności do tego. Co za bieda, nie? Gówno się nauczę. No to w takim razie chyba będziemy w kolejnym odcinku ruszać. Po Tailasa bym się mogła spróbować wybrać najpierw. Może byśmy te okulary zdobyli. To byłoby w sumie dobre rozwiązanie całkiem, ale ja się po prostu boję tego miejsca. Dobra, bo znacznie musimy sobie odznaczyć. Dobra, no może warto spróbować. Jak stoimy z czasem? No tak jeszcze z 5 minutek czy 10 możemy pograć.
Nie wiem, mam wrażenie, że teraz będą takie odcinki, wiecie, że znowu się nie będzie nic działo, bo będziemy próbowali zabijać potwory i robić jakieś dziwne rzeczy, a to po prostu nie wyjdzie. Złomuś jeszcze uczy, ale on uczy górnictwa, to też mi nie za wiele daje. Tutaj są berserkowie. Czy to są bandyci, czy to są berserkowie? No nie wyglądają mi na bandytów. W sumie idziemy też w stronę tego Tajlasa, także powinno być. Okej, okay, witam serdecznie. Wy jesteście dobrze nastawieni. To jest wędrowny kupiec. Kaja za mną biegnie. No i wydaje się, że jest okej. Okay. Widzę raptora. Raptory, jak wiecie, no mamy z nimi problemy. Także raptor to może nie. Czy ja się tutaj już nie kręciłam po tej okolicy kiedyś? Przypadkiem? Coś? Jakoś? Gdzieś? Tak mi coś świta. Dobra, ja bym sobie przeszła tędy. Najwyżej będziemy wracać. Czyli co? Ja się już kręciłam w tej okolicy trochę, tego gościa? Nie spodziewałam się tego. No dobrze, jak widzicie, nie spieszę się, bo to chyba nie byłoby dosyć mądre, aż tak. Jest dużo raptorów, a te raptory to trochę taki jeszcze problem. Tu jest jakaś chata. Tak naprawdę, to jesteśmy w połowie drogi dopiero. To są chyba łupieżcy. To jest Astrid. A wiem, kto to jest. To jest pani, o której nam... No może byś nie był, Kai. O której nam mówili. O, tutaj gdzieś ten troll w okolicy jest. Przyszedłeś sprzedać mi jakieś skóry, czy tylko się trochę pogapić? Tak czy inaczej, zapraszam. Żyjesz tu sama? Tak. Mój partner zmarł parę miesięcy temu. Od tamtego czasu tamta chata stoi pusta. Jeśli chcesz, możesz tam odpocząć. Podobno macie tu jakieś problemy z trolem. Wiesz coś o tym? Tak, chociaż większe kłopoty sprawiają nam berserkowie. Troll daje nam się we znaki jedynie swoim istnieniem. Podobno zabił już kilku ludzi. Sami byli sobie winni. Gdyby zostawili go w spokoju, w końcu by stąd odszedł. Woleli jednak podać mu się jak na tacy, przez co zasmakował w ludzkim mięsie. Czyli twoim zdaniem zostanie tutaj dłużej? Tak. Zwłaszcza, że berserkowie go zranili. Teraz się zbytnio nie rusza. Poradzisz mi coś w związku z tymi łowami? Owszem, odpuść sobie. Żadna nagroda nie jest warta twojego życia. Poza tym, mną ten potwór się na razie w ogóle nie interesuje. Przesiaduje sobie spokojnie na tyłach mojej chatki i liże rany. Wolałabym, aby tak pozostało. Ale jeśli uważasz, że trzeba to uczynić, nie stanę ci na drodze. Nie zabijać trolla to jedno, ale robić sobie z jego powodu wrogów to zupełnie co innego. Nauczysz mnie czegoś? Jasne. Na przykład co nieco o polowaniu. Liczę, że oznacza to, że będziesz sprzedawać swoje skóry tylko mnie. Skombinuj trochę kryształków, a w wolnej chwili pokażę ci, co potrafię. Chcę dowiedzieć się więcej o skórach zwierząt. Kupię od ciebie zwyczajne oraz ciężkie skóry i zapłacę więcej niż ktokolwiek inny. Co mi dziś przynosisz? Sprzedaj ciężką skórę zwyczajną. A mam coś? To za mało. Za mało. Nie mam żadnej. Masz coś na sprzedaż? No, nie bardzo. Ale jakiś czas temu, opuszczając fort, widziałam pewnego faceta. Akurat rozstawiał jakąś budę. Przytargał ze sobą mnóstwo rzeczy. Nie zdziwiłabym się, gdyby rozkładał stoisko. Naucz mnie czegoś. Czemu nie? Dobra, czego ty uczysz? Uczysz walki. Nie, nie uczysz walki.
przetrwanie. Szósty zmysł i samotny wilk. No niezbyt. Rzemiosło. Trofea zwierzęce. Dobra, no dawaj. Tak, bo to się nam przyda. Potrzeba mi inteligencji więcej. Górnictwo to na razie mi niepotrzebne, hakowanie też nie. Dobra, no przynajmniej coś wiemy. Moi drodzy, wydaje mi się, że będziemy zaraz kończyć odcinek. Odpuść. Przepraszam, ale ja chciałam tylko, bo nie było na czerwono, byłam łatwy zamek. Już sobie idę z twojego domu. Ale w tym możemy spać, więc rozumiem, że możemy sobie wziąć zawartość. W sumie. Zamiennik kawy. Miło. Najbardziej te torby mnie interesują z Alexitem. Właśnie sobie ukradłam chili. Moi drodzy, będziemy kończyć ten odcinek. Nie chcę, żeby były takie długie jak z kronik. Przynajmniej aktualnie na ten etap. Szczególnie, że no... wyszłam teraz z takiego założenia, że... Jeszcze nie mogę tego zrobić. Wyszłam z takiego założenia, że fajnie by było, gdyby... nie utrudniało mi to życia. To znaczy, wiecie o co chodzi. Ja mam teraz tak, że chodzę do pracy, więc... nie chciałabym, żeby te odcinki, wiecie... nie wychodziły, tylko żeby były regularne, ale żeby to zrobić, no to fajnie by było, gdyby one były troszeczkę krótsze. Moi drodzy, spróbujemy dostać się do Tailasa w przyszłym odcinku. Jeżeli się to nie uda, albo się uda, to później będziemy prawdopodobnie sobie szli z Iwanem do Morkonów, do kolejnego miejsca, gdzie będziemy musieli pozbierać zadania i zwiedzić miejsce. I to będzie miejsce, gdzie będę chciała dołączyć, ale wiadomo, że jeszcze zostanie nam jedna frakcja, czyli Albowie w Ignadonie. No i jeszcze są chyba dwie takie mniejsze frakcje i to są na pewno banici i chyba klerycy. Także zobaczymy jak to będzie. Tak czy inaczej dziękuję wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!